Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do No i Ty. No i kochani, tak jak ostatnio, nie pamiętam, co ja tu robiłem. Miałem delikatną przerwę od Noitki, ponieważ musiałem dokończyć Dying Light'a. Tylko tak, co my tu mamy? Mamy kopanko. Nie, to nie jest kopanko. Czy to jest kopanko, ale... Ale takie 2 na 10 bym powiedział. Chociaż nie powiem, fajnie to kopię, fajnie to kopię. A ta leci, możemy kopać. Ej, dobra, to nie jest zły pomysł. Dużo golda, dużo golda. My takie większe jakieś kupisko możemy tutaj walić. Tylko tak, ja naprawdę nie pamiętam, co ja tu miałem, więc tutaj miałem tasowanie, tu miałem bombki. Ale tak 2 na 10, jeżeli chodzi o nasze różdżki. Fajnie, że możemy tym kopać, ile chcemy. W sumie bomby nam są już niepotrzebne. Bo mimo wszystko to jakoś tam delikatnie, ale kopię i fajnie. Patrzcie, ile kasy. Ile kasiorki, wow. Dobra, tylko teraz tego nie spieprzyć i naprawdę będzie ciekawie. No przestań, umyj się. Umyj się, umyj. Kopiemy goldy. O, tym węglu to pięknie. To węgiel jest? Żyła węgla, tak. Elegancko się kopie, naprawdę elegancko się kopie, ale... Ale, dobra, co my tu mieliśmy? Tu nie było nic, prawda? No nie, ta różdżka była do dupy. Ta różdżka była do dupy. Nie mam takich żyłek, to my sobie tutaj nie odpuścimy, nie ma opcji. Teoretycznie moglibyśmy... pójść, robić jakieś sekrety. O, tu jeszcze żyłka jest, dobra. Ła, ile tu jest goldów. Jakieś autonamierzanie jeszcze by się przydało i byłoby naprawdę ciekawie. Okidoki. O, kolejna kasiora, już prawie 900 golda. Fajnie. Fajno, fajno. Weź tego golda jeszcze tu. Szkoda, że to wali w sumie tego golda, w sensie niszczy. Ale wiecie co? Spróbujmy się przekopać może gdzieś. Chodźmy sobie raz w lewo. Może gdzieś to nas doprowadzi. Mamy super kopanie, więc nie widzę przeszkód. 56 HP, no nie jest to za dużo. Ale nie jest też jakoś super mało. Tam jest chyba matka roju. Tu już takie kryty walimy. O fuck, nie chciałem tu iść. No dobra, trudno. Nie chciałem tu iść, naprawdę, wierzcie mi. Co my tu mamy? 0,20, 0,47, ładowanie many do dupy. Nic ciekawego. O te tarczki, ale zawsze rzuca, więc lipa. Co to jest to? 0,7,050, ale ładowanie many też do kitu. Mamy w sumie tutaj piły. 0,37,040, max mana 76, ale ładowanie 255. To może być fajne. Mamy tu światełko. To też może być ciekawe. W sumie też jest światło. Ej, wiecie co? Ja to kupię. Tylko tak. Nasza różdżka ma ładowanie many 100. Weźmy może za tą różdżkę. I co my tu będziemy mieć z tego? Czas ładowania minus 0,17. 0,35. Tylko to jest losowe. O, jeszcze jest lepiej. Jeszcze jest lepiej. Chociaż ja wiem. Dobra, nie jest lepiej. Jest to samo. W teorii moglibyśmy to dać w ten sposób. Ale tu w większości już wali niestety z tego. 0,17. Ale czekajcie, a jakby to zrobić tak, bo to daje opóźnienie plus 0,2. Tu jest szybciej, mi się wydaje. Tu jest chyba szybciej. Bo jakbyśmy dali to w ten sposób... No ale to już mana schodzi. Tu już mana schodzi, ale dobra. Nie jest jeszcze źle. To jest fajne. A jakby to wyglądało na tej różce? W ogóle, co ona zawsze rzuca? Co ona zawsze rzuca? Nie wiem.
Jakie weźmiemy w ten sposób? O. Pole lewitacyjnej magii. Krąg unoszenia. No dobra. O kurde. Ej, dzięki temu możemy latać. Tak słabo, ale możemy. No dobra, ale ta różdżka wtedy jest do dupy niestety. To w ten sposób, o kurde. Co, im wszystko przynosimy? Fajne, fajne, fajne. I my możemy tym przynosić wszystko. O, cię w tyłek. No dobra, tylko... Zarąbiste. To jest świetne. To jest naprawdę świetne. Jeżeli już coś, to zostawiłbym sobie tą różkę właśnie tylko po to, żeby sobie tutaj różne rzeczy kopać, czy kopać, żeby sobie lewitować w sumie. No popatrzcie, możemy zapierdzielać jak chcemy. Dobra, zejdę, nie? No właśnie, ale ja mam to lewitanie. Mam to lewitanie w teorii, no te rybki w ogóle tutaj są. No dobra, ale myślę, że na razie to jest w porządku. No to mana schodzi delikatnie, ale nie jest jakaś tragedia. Nie jest tragedia. Wodowanie mamy 230, tylko mamy dwa sloty tylko i wyłącznie. I teraz się zastanawiam. Gdzie zużyć many plus jeden? No schodzi, to schodzi. Ale mam przynajmniej świecenie. Dobra, zostawiam tak jak jest w tej chwili. Tu już nie ma nic ciekawego, ładowanie mamy 10. Odświeżmy się delikatnie i lecimy zobaczyć perki, jakie mamy. O mały włos, gdy w pełni pobliżu znajdują się wrogowie, zyskuje dodatkowo szansę trafienia krytyczne. Spoko, fajne. Materializacja bomb, zakręcie bombowe można umieścić w polach na przedmioty i używać ich jak przedmiotów do rzucania. Słabe. Nigdy nie pomijaj ćwiczeń nóg. Twoje kopnięcia mają większe obrażenie i odepchnięcie. No i teraz pytanie. To jest ciekawe. Potrzebujemy DPS-ów. Dobra, weźmy to. DPS-y nie są jakieś super hiper, no ale dobra. Nadal nie jest to tragiczne. Nadal nie jest to tragiczne. Mamy tu szansę na kryta, więc jest pod tym względem fajnie, mi się wydaje. Ja bym chillał po zerno. Au, ty fajfusie. Ty fajfusie. Umyj się. Jak dużo to pojazdów to zajmuje, czy zabiera. Naprawdę sporo. Tą wodę byśmy może sobie napełnili przy okazji. No już nie mamy za dużo zdrowia. Już nie mamy za dużo zdrowia. O kurde. O cie panie. Mamy jakiś ogień? Nie mamy ognia. To jest ta rura. Ale mamy bomby. Mamy bomby, więc weźmy to w cholerę. Palmy. No właśnie, tak myślę, że będzie lepiej. Ale widzę, że tutaj i tak z tej rury się wydobywa gaz. Dobra. Zbiliśmy się gdzie do... Won. Dobra, siadł. Uff. Siadło nam, dobra. Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. Kochani, nie jest naprawdę źle. Wow. Sniper. No i kto tu jest lepszy snajper? Kto tu jest lepszy snajper, ja się pytam, co? Gagatku. Czarna dziura, potrzebujemy czarnej dziury. Nie mów, że po prostu się nie przekopiesz. Naprawdę się nie przekopiesz? No nie rób sobie jajec.
się serio nie przekopię. Zuję do krwi. Bombka też nic nie da? To jest skrzynka. Wtedy bombka również nic nie daje. Ale jest różdżka. 0,10, 0,50 na ładowanie many. Bez jaj, to jest żart. To jest kurde żart. Oooo. Dobra. Żyjemy. No, ja się tak skupiam delikatnie, wiecie, żeby tutaj coś ugrać jeszcze. Mi się nawet udało chyba ugrać. Goldy są nasze. Dobra, uda mi się jeszcze to przekopać. Wodę weź zleć sobie. Na lejciku. Co ja mówię, mamy fajny, jeżeli chodzi o itemy, mamy bardzo fajne te itemki. Zlecisz czy nie zlecisz? Leć wodo, leć! Jak sobie tu jeszcze leci. Ej, no bez jaj! Leć, powiedziałem. Leć i wróć. No jest, jakbym się utopił, to by było śmiesznie. Nie dla mnie oczywiście, ale... ale byłoby śmiesznie. O, i tam jest HP apik. Ale żeśmy się ładnie dokopali. Tylko tak. Teraz jest problem, bo tutaj jest lód. Mój lód. Leć wodą. Ale tu zamarza wszystko. Proszę mi tu nie zamarzać. Proszę wypłynąć teraz. Proszę mi tu sesji nie robić. Dobra. Wypłynęło czy nie wypłynęło? Jeszcze nie wypłynęło. Trzeba się pozbyć tutaj tej wody. Dobra, mamy HP-ka. 0,52, 0,48, max mana 126, ale duże ładowanie many. Ej, kurde, ta różdżka jest naprawdę świetna. No to już się ubierzem. Już się ubierzem, jest bez jeszcze losowanka. Możemy z niej coś fajnego zrobić, jak najbardziej. Nie lubię, naprawdę ich nie lubię. O, dobra. Jadło. Umieraj. Długa, nie? Kurde, mamy fajne naprawdę luty. Jeszcze kolejna różdżka, może znowu będzie coś ciekawego? Czym ty jesteś? 0337. O cię w dupsko. Też fajna różdżka. I też bez losowanka. To tak, 0,37. Minus 17, minus 17. Ori. Dalibyśmy radę zrobić tutaj lepszą różdżkę. To jest opóźnienie plus 0,5. I tu jest naprowadzanie. Teorii, tu jest 0,52. Trzeba coś wymyśleć jeszcze na tą różdżkę, naprawdę. Bo fajne jest, 540 ładowania many. No faktycznie jest maksymalna mana słaba, ale ogólnie jest naprawdę luz. Jeszcze mamy samo naprowadzanie, nie wiem czy widzicie. Mogliśmy to zrobić w ten sposób na razie. No, ale teraz tą mana schodzi jak głupia. Może byśmy coś z tym pokombinowali. W teorii możemy zrobić to bez problemu w taki sposób. Tu sobie zrobić jeszcze tak, tak, tak. No i jest gitara.
No ale tłumana schodzi teraz na maksa. Tłumana schodzi na maksa. Ale mimo to i tak ładnie napierdziela. Ej, dobra. Chyba nam pykło. Chyba nam naprawdę pykło. To jest 540, nasza ma 400, no ale w sumie to nie jest jakaś duża różnica. No faktycznie to jest zakręcie na rzut 2, ale. No te 3 sloty to jest bardzo irytujące moim zdaniem. Możemy nakurwiać teraz jak chcemy. Tylko mam teraz samo naprawdzające pociski. Powiedzcie mi, że to nie jest spoko. Nie wiem, czy jeden pocisk, czy więcej? Już to jest. O Jezu, co, czym ty byłeś? Zabiłem cię, więc jest dobrze. Tylko tak, tu jest magiczna świątynia, w której potrzebujemy światła. Myślę, że to nie działa. No to działa, no to dobra. To działa i mamy tego nieskończoność w sumie. Jest git. Spróbujmy się w świątyni. Możemy się przekopywać? Możemy się przekopywać. W ogóle co, diamenty? Minecraft! Minecraft. Minecraft. Dobra. Bez zabawy. To nie walnie w ciebie, co? Nie wiem, czym ty jesteś w sumie, dlatego cię tak bije jak chcę. Ale nie byłeś jakoś ciężki. Jezu, jakby się naspawniło tutaj. No, tak szczerze powiedziawszy, to my nie mamy zbytnio mocarnych tych DPS-ów. Właściwie musimy tu to nawalać. Padło. Padło, padło, padło. Więc co, jesteśmy teraz w magicznej świątyni, rozumiem? Kluczono do nie wiadomo. Dobra, naładujmy się. O kurwa, czym ty jesteś, gnoju? Nie wiem, ale wyglądasz koszmarnie. Zabijmy cię. Siadło. Znowu nam siadło. Wiecie co? Ja na wszelki wypadek, ja wiem, że ja trochę to przedłużam, ale ja sobie chcę te różki pozamieniać na 1, 2 i 3. Dobra. Czym ty jesteś? Tu coś jest. Dobra, leć sobie. Leć sobie jak tam chcesz. Tu coś jest. Jak wszystko inne, każde ciało niebieskie również ma swój odpowiednik. Wraz z każdą lśniącą gwiazdą istnieje mroczna zagadka. Każdy srebrzysty księżyc ma pusty cień. Czym ty jesteś? Dobra, chaotyczna nam już nie jest potrzebna. O kurde. Zapytacie się, co ja zrobiłem? Odpowiem, nie mam pojęcia. O właśnie, nie chcę tego. Dlatego ja poczekam, aż to się po prostu się skończy. Niech się skończy i tyle. Kurde, chcę zobaczyć, co to jest. Dobra, jakaś nutka. Co to jest za nutka? Ten artefakt jest pokryty wyrytymi nutami i pulsuje w spokojnym tempie. Czy z daleka dobiega jakaś muzyka? Boję się tego używać. Ej, ale wracaj. Wracaj, różdżko. Tam jest ta różdżka. Po co to jest? Po co to jest?
Uff. Dobra, zwieźmy dalej w sobie. Żeby ten grej dołek. Uff. Na serio, staram się tutaj po prostu uważać tak na maksa, żeby nie zginąć przynajmniej tym razem. Naprawdę przynajmniej tym razem. Dobra, spieprzamy stąd. No, to już nie jest fajne. Nie, 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 nie! No nie! Nie! No bez jaj. Kurde, tak dobrze szło. No i ja wiedziałem, że ja za daleko pójdę. Za daleko. Za daleko. Co to mnie kurde zabiło? Wybuch. Coś więcej, gro? O Jezu, naprawdę. Nie mogę uwierzyć, naprawdę nie mogę uwierzyć. Kurde, takie dobre perki. Wszystko mieliśmy naprawdę bardzo fajne. Naprawdę to było spoko. Kurde, no po co ja tam lazłem? Ale jestem zły. Ale jestem zły, naprawdę jestem zły na maksa. Mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobre perki. Ale zabrakło DPS-ów trochę. Zabrakło przynajmniej troszeczkę DPS-ów. Może jakbym się o sobie, nie wiem, jakieś wyrzutnie wtedy. Kurde, to by było inaczej. Jakiś ogień może, jakieś pociski. A tak dupa. I znów here we go again od początku. Coś fajnego, proszę. 063, 067. Odwanie manę, ale jest czarna dziura, dobra. Jakiś profit. I magiczny sklep jako pierwszy. Ciągający pocisk teleportacyjny, do dupy. Nic ciekawego. Nie ma nawet co kasy w sumie zbierać, bo tutaj naprawdę nic ciekawego nie ma. Widzisz, tam widziałem różdżkę? Nie. No kurde, no nie mogę, nie mogę, naprawdę, bo to było głupie zginięcie. Było tak głupie, że nie mogę sobie po prostu darować. Czy to jest bagno, bagno? Oj. Jezu, dobra, ja w to strzeliłem, prawda? Ambrozja. Ambrozja by się nam przydała. Dobra. Tam jest HP up. Tam jest HP up. To jest niesprawiedliwe, że moby mogą sobie przychodzić jak chcą, a ja nie. Jeszcze on się nie pali, no to jest nie fair. Ja bym się wcale nie dziwił, jak on by się jeszcze leczył w tym ogniu. Dobra, HP up. Zbieramy dalej go ludziki, ale wiecie co? Już zauważyłem, że po jakimś czasie naprawdę ta gra wchodzi w krew. Ta polimorfia. Po jakimś czasie naprawdę ta gra wchodzi w krew. I to nawet widać. To ma naruszkę, to nam jest niepotrzebne. A przynajmniej nie dla mnie. Dziemka. To było? Tego się już nie dowiemy, co to było. Wiem tylko, że jakiś kwas tutaj przynajmniej jest. Dobra, spróbujmy przejść na lewą stronę. Kurde, no nie mogę sobie darować. Naprawdę bardzo fajny ranik mieliśmy i w sumie tak głupio go przegrać. Au. Dobra. Umyli żeśmy się. Naprawdę to była głupia przegrana. To była głupia przegrana. Padł, padł.
Czemu portal zniknął? The fuck? Czemu zniknął portal? Ambrozja kolejna i kolejna, która się zbiła. Dobra, nadal nie zyskaliśmy żadnej ciekawej różdżki, więc szukamy dalej, no. Szukamy dalej. Zaczęło coś palić, oczywiście. Różdżka jest mi niepotrzebna w żaden sposób. Pojączka to sobie zawsze zabiję, bo to darmowe goldy. Oj, serio, przykro mi jest, że tamten ran na mnie wyszedł. To z mojej kurde głupoty, no. Z mojej kurde głupoty. No niestety, nagrywam to o godzinie 12 w nocy, od razu po pracy, jak tylko wróciłem. Więc też musicie mi za to wybaczyć, że czasami jakieś gafy będę popełniał. No ale dobra, przynajmniej wiemy, że jest tam coś, jakaś nutka czy inne cholerstwo. O ja pierdzielę, jakbym przegrał przez taki głupi sposób, się wkurzył. No, bardzo blisko było. Bardzo było blisko. No coś jest? Tak, tam jest chyba ten ogniowy burak. Dużo ich teraz jest, naprawdę sporo ich jest. Zlej się tą wodą, raczej bagienkiem. Lipa strasznie z różkami. O, wielka mowa. Teraz zlejemy się. Dużo kwasu, bardzo dużo kwasu. Jak my się tam dostaniemy? To jest zagadka. Na przykład tak. Zostawię tego kwasu, to jest od cholery. Tego kwasu to jest od cholery, czy to jest ambrozja? Tak. Miałem tu ropę Brawo, Shiro, kurde, brawo, chłopie. Brawo. Ideolo. No oczywiście, jeszcze weź wszystko rozwal, masz rację. 5 w sumie jeszcze dynamitów. 5 dynamitów i 0 IQ. 0,3, 0,45, podawanie many, o Jezu, tragedia też. Ej, dobra, ale jednak nie jest źle. Chyba nawet spore DPS-y to ma. Dychę, ej, dobra, nie jest źle. A jeżeli byśmy zrobili to w ten sposób? A, zaraz by nam wysiadła mana. Ej, dobra, nie jest to złe, naprawdę nie jest to złe. Myślałem, że będzie gorsze. Ja, żebym myślał, że to będzie gorsze. Tutaj mogłem puścić czarną dziurę, żeby zrobić sobie jakieś przejście czy coś. O, kolejny przyjaciel. Jaki czysty portal. Dawno takiego nie było w sumie widać, nie? To kopię? Niestety nie. Au. Znaczy nie au, ale tak... Ale jajca, panie Pertku. Tyk mana. To skoncentrowana mana. Dobra. Żyjem. Nawet dobrze żyjem. I kolejny portal. Kurde, ale ja naprawdę chciałbym zacząć robić jakieś zagadki. Naprawdę bardzo bym chciał to zrobić. Wydajmy to. To bagno w sumie nam się nie przyda. Zresztą na pewno nie w tej chwili. Napełnimy sobie to trochę wodą. Woda, 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 woda. A? Przejście jest. Zawalone kopalnie. O ty, ropu, choryś się wtopiła w tło. Nadal nie mam żadnej fajnej różdżki. A bardzo, bardzo bym chciał jakąś... No, ała! Dobra, starczy mi. Prawie sam się zabiłem swoją bombą. Genialny. Zobaczmy szybko jeszcze różdżki. Tragedia. Tragedia.
Tragedia. Tragedia. No i taka w pół tragedia. Pół tragedia. To mamy lepsze. A jakie perki nam się wylosowały? Fazowanie. Pociski dają się prościej przechodzić. Spoko. Gazowa krew. Zamiast krwi swoich ran wydobywa się łatwopalny gaz slipa. I loteria profitów. Dobra. Bierzemy to. I o! Pięknie. Zadziałał już z miejsca. Weźmy to. Fazowanie. Dobra, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Widzimy się w następnym odcinku z Noita. Trzymajcie się. Hej, hej.